they think it's mega dosages of each compound. It's like 10 grams per week of all compounds together. Ostatnie lata to prawdziwy wysyp śmierci w świecie kulturystyki. Kolejną ofiarą jest golem, człowiek, który swoją masą i wyglądem wprawiał osłupienie każdego, kto go widział. Ale czy to wszystko warte było ceny, jaką zapłacił? Młody influencer odszedł w wieku zaledwie 36 lat, a to tylko jeden z wielu przypadków, które wstrząsają społecznością fanów kulturystyki w ostatnim czasie. Zastanówmy się, dlaczego tak wielu kulturystów odchodzi przedwcześnie. Czy to jest naprawdę ten kierunek, który sport powinien obrać? Each generation of bodybuilders are pushing the chemical envelope a little bit more. A little bit more. It certainly looks that way on stage. Aziz, znany jako Ziz, zmarł w wieku zaledwie 22 lat na atak serca. Rich Piana, ikona kulturystyki, odszedł w wieku 46 lat w 2017 roku po utracie przytomności i zapadnięciu w śpiączkę. W tym samym roku Dallas McCarver zmarły w wieku 26 lat w 2017 roku w wyniku zatrzymania akcji serca. Mariola Sabanowicz-Suarez zmarła w wieku 43 lat w 2019 roku na skutek ataku serca. Daniel Alexander w tym samym roku w wieku 30 lat przyczyny zgonu nie podano. Sean Roden, zdobywca tytułu Mr. Olympia, zmarł w wieku 46 lat z powodu ataku serca. Co łączy te tragiczne historie? Ekstremalne praktyki, które stały się codziennością w świecie kulturystyki. Sterydy anaboliczne, diuretyki, insulina, niekończące się treningi, restrykcyjne diety i nieustanna presja, by być najlepszym za wszelką cenę. Ale czy ta cena nie jest zbyt wysoka? Media społecznościowe idealizują umieszczone ciała, promując nierealistyczne standardy i zachęcając młodych ludzi do naśladowania swoich idoli bez zastanowienia się nad ewentualnymi konsekwencjami. W erze Instagrama, TikToka kult ciała osiągnął niebezpieczny poziom. A lot of people start out with fitness because they want to look like their idols, and there's nothing wrong with that. The problem is when the people you're looking up to offer impossible standards. Impossible because fitness is their job. Dzisiejszy bohater to prawdziwy golem, człowiek gigant dosłownie. 342 and 6'1". Around yeah, there. Yeah. Unbelievable. There's not many guys that carry your level of mass. Jednak zacznijmy od początku. Urodził się w niewielkim mieście Białorusi. W dzieciństwie był chłopcem o drobnej budowie ciała, często najmniejszym w swojej klasie. I was born in Belarus and the time I was very skinny guy until that the time gifted from God. Right. For my physique side and what'd you weigh back then? It was very like a girl. Początkowa fascynacja kulturystyką zaczęła się od podziwu dla ikon kina akcji lat 80. i 90., takich jak Arnold Schwarzenegger i Sylvester Stallone. Filmy z ich udziałem, w których prezentowali imponującą muskulaturę i siłę, były dla młodego źródłem inspiracji. Marzył o tym, by stać się silnym i podziwianym, podobnie jak jego idole. Pomimo braku dostępu do profesjonalnego sprzętu treningowego czy specjalistycznej wiedzy, postanowił rozpocząć swoją przygodę z kulturystyką. W lokalnej siłowni w swoim mieście zaczął stawiać pierwsze kroki w świecie treningu siłowego. Była to skromna placówka wyposażona w podstawowy sprzęt, ale dla niego stanowiła bramę do realizacji marzeń. So the best decision was to go to gym to get stronger, and we had some small tiny gym with a few machines, you know, and that's how my fitness journey started. So with no supplements, with no knowledge about how to do something. Po ukończeniu szkoły średniej zdecydował się na przeprowadzkę do Czech, gdzie rozpoczął studia na uniwersytecie. W nowym środowisku znalazł lepsze warunki do rozwijania swojej pasji. Uniwersytecka siłownia była znacznie lepiej wyposażona, a dostęp do informacji o treningu i żywieniu był łatwiejszy. After I moved to Czech Republic after school, and I think that in Czech Republic my bodybuilding way was started because in university where I started there was a big gym with a lot of equipment. Po kilku latach intensywnych treningów postanowił otworzyć własną siłownię o nazwie Eagle Fitness. Była to nowoczesna placówka, która szybko stała się popularna wśród miłośników fitnessu w Czechach. Nie tylko prowadził swoją siłownię, ale także dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, stając się mentorem dla wielu młodych adeptów kulturystyki. Znany ze swojego niekonwencjonalnego podejścia do treningu i diety, stał się symbolem dążenia do fizycznej doskonałości bez granic. The first part of my training, it's hard. Powerlifting exercises. Right, basic movements. And now I try to make 10 or more sets for this exercise. Mm-hmm. I got you. So it's more of a, like a power, yeah, like routine. Yeah, yeah.
Nie interesowały go zawody ani trofea, jego jedynym celem było przekraczanie własnych ograniczeń i osiąganie maksymalnej masy mięśniowej. What's your reason for being this big? I was a kind of man that I need to show people that impossible, you know, and maybe I will motivate people. Jednak ta obsesja doprowadziła go na niebiesyczną ścieżkę, która ostatecznie kosztowała go życia. I had some heart issues about a year ago. Had a lot. He lost about 50 pounds, but other than that, we really don't have any more information about the cause of death. Jego treningi były intensywne, skoncentrowane na takich ćwiczeniach jak przysiady, martwe ciągi i wyciskania. Unikał modnych programów treningowych i suplementów, polegając zamiast tego na sprawdzonych metodach. Jego podejście do diety było równie ekstremalne. Spożywał nawet 15 tysięcy kilokalorii dziennie, głównie w postaci czerwonego mięsa. Codziennie konsumował do około 3 kg wołowiny. 6 pounds of beef every day? Yeah, 6 pounds, 3 pounds for one meal. How long does it take to eat a 3 pound steak? 10 minutes. Twierdził, że słucha swojego ciała i je tyle, na ile ma ochotę, nie zmuszając się do niczego. What do you spend a week on food? How much? Oh, like $500. Golem swój dzień zaczyna od klasycznej owsianki. Ogromna porcja 300 gramów płatków owsianych przekłada się na ponad 1100 kilokalorii. Grams of oats, my pre-workout meal. Let's start eating. Drugi, niezwykle lekki posiłek potreningowy to ponad 100 kawałków sushi, co przekłada się na blisko 4000 kilokalorii. 108 pieces of sashimi sushi. Następnie udajemy się na wspólne zakupy z golemem, gdzie dowiadujemy się, że pije około 7,5 litra wody każdego dnia. Jako nocną przekąskę sięga po steki z tuńczyka, które są dobrym źródłem białka. Kolejno to wizyta w restauracji i ponad kilogram, łącznie 1300 gramów wołowiny w jednym posiłku. A jaki jest twój rekord wołowiny? Koniecznie daj znać w komentarzu. I'm lost 3 pounds of beef and now I need a little bit carbs. As I said, I eat separately proteins and carbs. Kolejno opowiada o swoich źródłach węglowodanów, do których zalicza głównie ryż. Spożywa około 600 gramów ugotowanego ryżu, co przekłada się na mniej więcej 800 kilokalorii. Dodaje do tego niekiedy oliwki oraz serek wiejski. And I think that I'll have two more meals. One of them Italian spaghetti. Kolejny posiłek to 300 gramów makaronu oraz 200 gramów serka. Do tego sos. Is the quality spaghetti is also good source of carbs. Kolejny posiłek to kolejna olbrzymia porcja wołowiny, około 1300 gramów. And finally, thanks God, my last meal. Tego dnia sięga jeszcze po deser, który, jak mówi, je 2 lub 3 razy w tygodniu. 700 gramów serka wiejskiego oraz jakiś słodzik, który praktycznie nie ma kalorii, a daje smak owocowy. Dzień kończy krótkim wyzwaniem, w którym chce sprawdzić, ile naleśników jest w stanie zjeść. Udało mu się spożyć 14 naleśników. Łączną kaloryczność szacuje na około 16,5 tysiąca kilokalorii. W 2020 roku życie znanego w świecie kulturystyki golema zmieniło się diametralnie. Jego niezwykłe osiągnięcia i imponująca sylwetka przyciągnęły uwagę Eda Connorsa, wpływowej postaci w świecie kulturystyki i byłego właściciela sieci siłowni Gold's Gym. Dostrzegając w nim ogromny potencjał, Connors zaprosił go do Stanów Zjednoczonych, otwierając przed nim drzwi do międzynarodowej kariery. I received a message from Ed Connors. Hello, you look like new rich piano, you look like European rich piano, and after that we had some conversation, yeah. And just try to realize that in 2 months I'm here. Decyzja o opuszczeniu Czech nie była łatwa. Białorusin miał tam ugruntowaną pozycję, prowadził własny biznes i cieszył się stabilnym życiem. Był szanowanym trenerem i inspiracją dla wielu młodych adeptów kulturystyki. Jednak propozycja Eda Connorsa była niepowtarzalną szansą na rozwój i realizację marzeń na globalnej scenie fitness. Po długich rozważaniach i konsultacjach z najbliższymi zdecydował się podjąć ryzyko i wyruszyć w nieznane. I'm totally 100% aware that damage is being done to my body by the choices I am making. I know for a fact that doing what I'm doing is going to cause damage. You know, for every positive I'm getting from these steroids, there's a negative that's going to come along with it.
Kluczowym momentem w nowym rozdziale życia była współpraca z firmą 5% Nutrition, założoną przez jego idola Richa Pianę. Marka ta jest znana z promowania ekstremalnego podejścia do kulturystyki i motywowania swoich zawodników do przekraczania własnych granic. Zawodnicy często prezentują niesamowitą ilość masy mięśniowej, co przyciąga uwagę mediów i fanów na całym świecie. Golem idealnie wpisał się w filozofię marki. Współpraca z 5% Nutrition była dla niego spełnieniem marzeń i otworzyła drzwi do szerokiej kariery w świecie fitnessu. Udział w międzynarodowych targach, sesjach zdjęciowych oraz kampaniach reklamowych znacząco zwiększył jego rozpoznawalność i umocnił pozycję w branży. Marka 5% Nutrition promuje ideę wyzbywania się ograniczeń i dążenia do absolutnego maksimum możliwości ludzkiego ciała. He was a 352-pound freaky monster bodybuilder. Probably his big idol was Rich Piana. He looked like him a little bit too. Golem stał się aktywny w mediach społecznościowych, dzieląc się swoimi treningami, dietą i filozofią życiową z szeroką publicznością. Jego kanały na YouTube i Instagramie zyskały tysiące obserwujących. Fani cenili go za autentyczność, szczerość i motywujące przesłanie. W swoich filmach często podkreślał znaczenie ciężkiej pracy, determinacji i wiary w siebie. Zachęcał innych do przekraczania własnych granic i nieustannego dążenia do doskonałości. I will motivate people not only on the physique side, not only on a bodybuilding, not only in sports, to start doing, and I need to show them that if you will do anything for a long time with dedication, you can achieve it. I'm a big believer in that. Pomimo imponującej sylwetki i sukcesów, zmagał się z pewnymi problemami zdrowotnymi. W 2022 roku pojawiły się u niego poważne problemy z sercem, które zmusiły go do zredukowania wagi o blisko 30 kg. Potem, gdy zapoznaliśmy się nieco z jego życiorysem, wróćmy do początku materiału, czyli co tak naprawdę doprowadziło do jego śmierci oraz co zabija współczesnych kulturystów. Most fitness influencers aren't even fucking fit. Let me tell you something. Just because you have ripped abs, big pecs and nice arms doesn't mean you're fit. All it really means is that you lift weights, follow a strict diet, and probably do steroids. Kiedy spojrzymy wstecz na kulturystykę lat 70., zobaczymy sylwetki, które były synonimem symetrii, estetyki i zdrowia. Ikony tamtych czasów, tak jak Arnold Schwarzenegger czy Frank Zane, prezentowały harmonijnie zbudowane ciała, które były wynikiem ciężkiej pracy, diety i owszem, pewnych suplementów oraz substancji dopingujących. Arnold, 7-krotny mister Olimpia, ważył około 107 kg przy wzroście 188 cm. Frank Zane, 3-krotny zwycięzca, ważył zaledwie 84 kg przy 176 cm wzrostu. Ich celem była proporcja i definicja, a nie maksymalna masa mięśniowa. Jednak z biegiem lat coś się zmieniło. W latach 90. scena kulturystyczna zaczęła być zdominowana przez masę. Dorian Yates, 6-krotny mister Olimpia, wniósł nowy standard przy wadze około 120 kg i wzroście 178 cm. Jego sylwetka była znacznie większa niż poprzedniku. Potem nadszedł Ronnie Coleman, 8-krotny zwycięzca, który ważył nawet powyżej 130 kg na scenie. Jego masa była niewyobrażalna, a to co pokazywał na scenie było wynikiem ekstremalnych treningów i niestety coraz większej ilości środków dopingujących. W 2023 roku standardem są zawodnicy ważący ponad 130 kg przy stosunkowo niskim wzroście. Big Ramy, 2-krotny mister Olimpia, ważył około 140 kg na scenie, to o ponad 30 kg więcej niż Arnold w swoich czasach. Skąd ta różnica? Jak to możliwe, że w ciągu kilku dekad zawodnicy stali się o tyle ciężsi? Odpowiedź jest prosta, ale przerażająca. Coraz większa ilość środków dopingujących i ekstremalne praktyki dietetyczne. I'm told by people that compete or even don't compete, they're just taking it recreationally, they're taking Steroidy anaboliczne, hormon wzrostu, insulina to tylko niektóre substancje, które stały się powszechne w świecie kulturystyki. Dawki, które dziś przyjmują zawodnicy, są nieporównywalne z tymi sprzed lat. Kiedyś używano w ich umiarkowanych ilościach, teraz stały się one podstawą przygotowań do zawodów. Golem jest tragicznym przykładem tego trendu. Jego gigantyczna masa była wynikiem nie tylko ciężkiego treningu, ale też niekontrolowanego stosowania środków dopingujących. 7 grams of testosterone could kill you. It's not a joke. It's not a joke. And I had actually one friend who tried it, and he died from this. It's real. It's true story. Tak, ogromna masa mięśniowa wymaga również spożywania niewyobrażalnej ilości jedzenia. Even if you're eating high volume of nutritious food, by sheer volume, exceeding what a normal person should probably be eating, to support that kind of ridiculous amounts of tissue that is even
allowed to be realized via the use of anabolics. W 2024 roku raczej nikt nie bierze na poważnie osób, które zajmują się kulturystyką i mówią, że są w pełni naturalne. W pogoni za idealną sylwetką, maksymalnymi wynikami, kulturyści sięgają po środki dopingujące. Choć mogą one przynieść krótkotrwałe korzyści, ich stosowanie wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia, a nawet życia. I remember this day. So this guy came to me in a change room and he was like, you look good, what do you have here? And I had I have something like W kulturystyce oraz branży fitness istnieje ogromna presja na osiągnięcie maksymalnej masy mięśniowej oraz niskiego poziomu tkanki tłuszczowej i doskonałej definicji mięśni przez cały rok. He sold me this bottle and he brought me also protocol how to use it because doping pozwala na szybsze osiągnięcie widocznych rezultatów. Środki anaboliczne przyspieszają syntezę białek, zwiększając masę mięśniową w krótszym czasie niż tradycyjne metody treningowe i dietetyczne. Because testosterone only by itself, it's you know, it's not a huge anabolic, so you need to combine it with something different to achieve muscle growing. Najpopularniejsze są sterydy anaboliczne androgenne, takie jak chociażby testosteron czy trenbolon. I tried in my life was 6 grams a week. Podstawowe problemy związane z tymi środkami to m.in. przerost mięśnia sercowego, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca, podwyższenie poziomu cholesterolu LDL. Severe cardiomegaly, 833 gram heart with concentric left ventricular hypertrophy. Okay. The normal heart is about 300 grams. Uszkodzenie wątroby, szczególnie przy środkach stosowanych doustnie, które są hepatotoksyczne. Zaburzenia hormonalne, takie jak ginekomastia czy zmniejszenie naturalnej produkcji testosteronu, co w rezultacie także może prowadzić do bezpłodności. Problemy psychiczne, agresja, wahania nastroju, depresja, tak zwany trenbolon rage jest rzeczywiście faktem. Aggressive behavior. No one's gonna tell me that roid rage is not true. Zaburzenia dermatologiczne, takie jak trądzik czy łysienie typu męskiego, to jedynie wierzchołek góry lodowej. Huge acne on your body somewhere, it's growing fast as hell and in a few days it could kill you because it's really not a joke. It's really not a joke. Długotrwałe stosowanie może także zwiększać ryzyko raka wątroby czy prostaty. Coraz częściej stosowany jest także hormon wzrostu. Jak sama nazwa mówi, może prowadzić do wzrostu kości i tkanek miękkich, prowadząc do deformacji ciała. Przerost organów wewnętrznych, w tym serca, co może prowadzić do niewydolności serca. We have to look directly at two disease states that are related to excess in two disease states called giantism of childhood and acromegaly. The disease states are going to be twofold: heart disease and diabetes. Nieodpowiednie stosowanie może doprowadzić do insulinooporności i innych zaburzeń gospodarki węglowodanowej. What other drugs are used with human growth hormone? Number one is going to be insulin, without doubt. Insulin is used most commonly with human growth hormone. Jednym z najbardziej niebezpiecznych środków jest insulina, która może prowadzić do hipoglikemii, niebezpiecznego obniżenia poziomu cukru we krwi, mogąc prowadzić do utraty przytomności, śpiączki, a nawet śmierci. Biorę insulinę z hormonem wzrostu. Jak za chwilę czegoś nie dostanę do jedzenia, to wpadnę w śpiączkę, kurde, pogadamy sobie. Zaburzenia elektrolitowe mogą wpływać na funkcjonowanie serca i układu nerwowego. But now this lady died of diuretics, which is something common and they are very dangerous. They can kill you in a heartbeat if you don't know what you're doing, you know? Rich Piana był znanym kulturystą i przedsiębiorcą, który otwarcie mówił o stosowaniu środków dopingujących. Now, me personally, I've been taking steroids since I was 18. I'm 43, so what is that, 25 years of steroid use? Zmarł w 2017 roku w wieku 46 lat po zawale serca. Autopsja wykazała przerost serca i obecność środków anabolicznych w organizmie. A lot of people are speculating how much testosterone was this guy actually injecting to get a 55,000 nanogram per deciliter total T. Surely he must have been abusing the shit and using like, you know, a bottle a day or something. Dallas McCarver, obiecujący młody kulturysta, zmarł w wieku 26 lat w 2017 roku. Przyczyną śmierci było zadławienie się pokarmem, ale autopsja wykazała powiększone serce i zaawansowaną miażdżycę, co może być skutkiem stosowania środków dopingujących. Sean Roden, mistrz Mr. Olympia 2018, zmarł w 2021 roku w wieku 46 lat z powodu zawału serca. Jego śmierć wywołała dyskusję na temat zdrowia wśród profesjonalnych kulturystów. Golem zmarł w wieku 36 lat, był znany ze swojej imponującej sylwetki, ważąc 160 kg,
przy obwodzie bicepsa wynoszącym 65 cm. Przyczyną śmierci była niewydolność serca, a po przewiezieniu do szpitala doszło do obumarcia mózgu. Bigoreksja, znana również jako dysmorfia mięśniowa, to zaburzenie psychiczne charakteryzujące się obsesyjnym dążeniem do zwiększenia masy mięśniowej i przekonaniem o byciu niewystarczająco umięśnionym. Sometimes you realize that you have a real trouble with basic movements. Osoby cierpiące na bigoreksję często narażają swoje zdrowie poprzez nadmierny trening i niezdrowe nawyki żywieniowe. You want to get bigger? Yeah. How much bigger? Do you want to be 400 pounds? Now I'm on the road to 360. Młody mężczyzna był klasycznym przykładem osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Jego nierealistyczne ambicje i nieustanne dążenie do większej masy mięśniowej były symptomami głębszych problemów z samoakceptacją i postrzeganiem własnego ciała. Mężczyzna w swoim nieustannym dążeniu do fizycznej doskonałości stał się niejako golemem własnych ambicji. Stracił z oczu równowagę między ciałem a duchem, skupiając się wyłącznie na fizycznym aspekcie swojej egzystencji. Ostatecznie ekstremalny styl życia doprowadził do poważnych problemów zdrowotnych. Nadmierne obciążenie organizmu intensywnym treningiem i niezdrową dietą wpłynęło negatywnie na jego serce, wątrobę oraz inne organy. Ignorując sygnały ostrzegawcze, kontynuował swoją drogę, aż było za późno na odwrót.